Przejdziemy teraz do drugiego tematu, jakim są nowoczesne technologie spalania gazu i wpływ na środowisko. I o tym nam tutaj opowie pan Alfred Owczarek z Wrocławia. Prosimy bardzo, panie Alfredzie. Gdzieś pan Alfred nam umknął. Nowoczesne metody spalania gazu i wpływ na środowisko. Wiadomo jest, że najlepszym, właściwie najczystszym paliwem jest gaz naturalny. Wiemy, że no nie każdy może sobie na to pozwolić, bo nie ma podłączenia. Natomiast ci z Państwa, którzy mają gaz, moglibyście się Państwo ukazać, kto ogrzewa się gazem. Widzimy stosunkowo niewiele ja osób, mam a węgiel. Za drogie. Większość, dziękuję ślicznie. Część nie pali w ogóle. Chociaż mamy piec. Bardzo istotną rzeczą jest to, że jest tych piecy miliony, dosłownie miliony i też musimy zwrócić uwagę, pomimo tego, że to jest najczystsza, właściwie najczystsze źródło energii, wiąże się to też ze spalaniem. I teraz możemy spalać no dosłownie tak jak zapalniczkę, czyli piece z otwartą komorą spalania. Opowiem troszeczkę historii. Później w celu poprawienia tej jakości spalania pojawiły się piece z zamkniętą komorą spalania i tam już ta kontrola była ognia mechaniczna, czyli odpowiednia ilość tlenu do gazu. W latach 90. pojawiły się pierwsze piece kondensacyjne. One wyglądały różnie. Natomiast były bardzo awaryjne i wiadomo, te pierwsze kroki w zamkniętych komorach spalania wyglądały różnie. Dzisiaj mamy urządzenia bardzo precyzyjne, ale też i kosztowne i bardzo skomplikowane. Nie każdy sobie może na pewno na taki piec pozwolić, no ale taka jest niestety potrzeba. Mamy takie kraje w Europie jak Anglia czy Holandia, które praktycznie w 100% zakładają tylko piece kondensacyjne. Natomiast powiem Państwu, że w krajach zachodnich obligacją jest to, że przy każdej kontroli tego urządzenia, czyszczeniu urządzenia raz w roku przeprowadza się obowiązkową analizę spalin i przypina się